Plus kwarc jest defektem, zapewniam. To płytkowarstwowy klejnot, który obrócił się przeciwko własnemu gatunkowi z powodu niezrozumiałego przywiązania do planety i takich stworzeń. Co? To jest niepodważalne, że jako diament zarządzająca Ziemią różowa była wrogiem Rose Quartz. I Rose mogła wiele zyskać na jej roztrzaskaniu. Ale nawet jeśli naprawdę chciała roztrzaskać różową diament, to czy mogła? Niebieska diament, na potrzeby tego sporu, czy mogę sprowadzić tu palankin? A czy jest to konieczne? A nie jest. Proszę, macie. Teraz, według moich danych, różowa diament została roztrzaskana tuż przed swoim palankinem, podobnym do tego. Świadkowie twierdzą, że różowa z niego wyszła i zrobiła tylko kilka kroków naprzód, kiedy Rose zaatakowała ją od przodu. Ale najwyraźniej nikt nie zadaje sobie pytania, jak. Ja zadaję sobie to pytanie. I to jest bardzo dobre pytanie, moja diament. Ponieważ w czasie, gdy różowa została rozbita, Rose Quartz była rozpoznawalnym zagrożeniem już od kilkuset lat. W świcie diament nie było wtedy żadnych żołnierzy kwarcu, ani w jej ochronie. A więc w jaki sposób Rose Quartz, nie mając żadnego powodu, by być blisko różowej diament, znalazła się w tak małej odległości od niej, gdzie była cała służba różowej, jej agaty, jej szafiry? Gdzie była jej perła? Były oczywiście przy niej, one to wszystko widziały. Ale nikt nie widział, jak Rose Quartz się zbliża. Czy szafiry nie widziałyby, jak Rose nadchodzi? Czy jej agaty nie próbowałyby z nią walczyć? To bardzo dziwne. Musiała się jakoś tam prześlizgnąć. Nawet jeśli tak było, to czy jej perła nie powinna przynajmniej próbować jej ostrzec? Uważaj, moja diament! Nie. Ktokolwiek to zrobił od początku był blisko różowej diament. To ktoś, kogo jej straże przepuściłyby bliżej. Ktoś, kogo by posłuchała, gdyby poprosił o zatrzymanie palankinu i o wyjście na zewnątrz. To ktoś, czyje wpływy pozwalałyby na zatuszowanie potem tej sprawy. To był ktoś z ogromną władzą. Ktoś. Ktoś taki jak wy. Proszę zignorować, to oskarżenie odrobinę mnie poniosło. Koniec procesu. Tak, moja diament?